Antro, czyli największy koszmar wszystkich graczy Robloxowych. Dzisiaj może się spełnić. Nie dzisiaj, znaczy jutro może się spełnić, nawet jutro. Jeśli kliknęliście w ten filmik i wystraszyliście się, że to jest kompletny koniec Robloxa, to uwaga, uwaga. Ten film to clickbait! Tak, clickbait, clickbait, wow. Fanfary, jej, clickbait, Dobra, teraz tak na serio, to jak widzicie, jesteśmy na profilu dość dziwnego człowieka, RBLXIMAGINER. Tak, RBXIMAGINER. Posiada OBC, wow, ale bogacz. Tak serio, to jesteśmy właśnie na jego profilu. Ma on świetnych po prostu ludzi, znajomych, no, Poppy, Pizzy. A tak serio, to teraz już tak na serio, serio, bo... Przecież nie było na serio... Jest to administrator Robloxa, przynajmniej mi się tak wydaje, że jest administratorem. I zobaczcie, co on ma założonego na sobie. Co to jest? Co to jest? Powiedzcie mi, co to jest? To jest antro, tak, to jest antro. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest antro, to jest... postać człowieka, prawdziwego człowieka, czyli jakby postura człowieka w Robloxie. Ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym, abyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ to mi pozwala się rozwijać na YouTubie, a was to nic nie kosztuje, no i tyle w sumie. Wbijajcie też na live'y i dzwonek, bo z dzwonkiem otrzymujecie powiadomienia, na przykład o live'ach, nowych odcinkach. Dobra, od razu sobie tego pana nie zafollowujemy go. Ale tak serio, to patrzcie. Jak widzicie, ma na sobie jakby dziwny awatar. Jakby... W sensie to jest... Niby... Dobra, nie będę tego komentował. Ale nie jest to w ogóle podobne do Robloxa. Jest to strasznie... Strasznie inne niż Roblox powinien wyglądać. I teraz wam przedstawię kilka rzeczy, które Roblox chce wprowadzić, aby zniszczyć kompletnie Robloxa. W sumie to jedną rzecz, ale tak na kilka itemów to rozniosę. Dobra, ogólnie jak klikacie w te itemy, co tutaj on ma, przenosi was do katalogu, ale jak ja tutaj dostałem linki specjalne. W sensie nie wszystkich przynosi, mnie przynajmniej przynosi. Jak widzicie, mamy tutaj City Life Mail Hair ACC. To znaczy, czyli mamy tutaj, jak widzicie, włosy antro. Antro to właśnie, jak widzicie, tutaj antro, no, wygląda jak po prostu prawdziwego człowieka. Nie powinno takie coś być w Robloxie. Kolejną rzeczą tutaj od antro mamy torso jakiegoś front. W ogóle zobaczcie, co to jest. Tak będzie wyglądać ten tworzenie koszulek właśnie. Wcześniej było takie mega proste, tutaj nawet grafik mi robił, a pomyślcie, co teraz będzie, żeby stworzyć koszulkę na takie antro. Żeby mieć koszulkę gangową na antro, to naprawdę trzeba mieć godzinami tą koszulkę robić, żeby ją dobrze zrobić, bo to będą w ogóle inne wzory tych koszulek i wszystkiego, no naprawdę, ja współczuję mojemu grafikowi, jak wejdzie antro. W ogóle możecie napisać hashtag jestem za antro, hashtag stop antro na przykład, coś takiego. Bo nie wiem, kto jest za antro, a kto nie, bo tak naprawdę ja jestem trochę za, trochę nie, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale jak, pewnie jak to będzie przez dłuższy czas, to nam się to znudzi i już będzie słabo, więc tak naprawdę nie wiadomo. Dobra, a teraz wam pokażę jedną interesującą rzecz na moim awatarze i opowiem trochę więcej o właśnie tutaj tym antro, czyli postaci człowieka. Dobra, jak widzicie, patrzcie na mój outfit, patrzcie na to. Widzicie to? Widzicie to? Co to jest? Wchodzimy sobie w body hat, nie, tutaj w body clothing hat. I jak widzicie, mam dwa itemki z dawnego eventu, które wyglądają prawie tak samo jak antro. Patrzcie na to. To są takie rysy twarzy, jakby to był człowiek. Ja je mam i mogę już się przebierać jak antro, naprawdę. Jest to unikatowe, ale to było mega, mega dawno, 2016. Ogólnie antro mieli wprowadzić już nawet w 2017, 2016, ale nie wprowadzili go, ponieważ nie wiem. Bo nie wiem, tak naprawdę to nie wiem, dlaczego go nie wprowadzili, ale już gadano o tym właśnie dwa lata temu, rok temu. Jak widzicie, wyglądam zupełnie jak antro, czyli mega, mega brzydko. Nie, możecie ocenić w sumie, jak ja wyglądam od 1 do 10, bo jak dla mnie wyglądam jak pajac. Przechodzimy sobie za chwilę do gierki, ale jeszcze wam opowiem jedną szybko rzecz o antro, tylko muszę sobie tutaj przewinąć Discorda. Tak, w sumie to nic nie mogę wam o tym opowiedzieć, bo się nie znam na tym po prostu. Antro to jest postać człowieka, której gracze Robloxa nie chcą dopuścić do... Po prostu nie chcą dopuścić, żeby weszła do Robloxa, naprawdę. Ja też nie chcę w sumie dopuścić, ale wiecie, już słyszeliście moją opinię. A my przejdziemy sobie właśnie teraz
na gierkę po prostu antro o antro. Poszukamy sobie jakieś gierek o antro. Mam jedną grę, na której wydałem mega, mega dużo robuxów na tańce, bo jestem głupi i tyle. No, wydałem z 200 robuxów, żeby potańczyć. Dobra, jesteśmy sobie na gierce Antro Dancing. Jak to wygląda w ogóle? Co jest? Dobra, jesteśmy sobie na gierce Antro Dancing i mamy tutaj tańce. Antro Dancing. Elektrosza... Co mnie przesuwasz? Co mnie przesuwasz? Co mnie bijesz? Co mnie bijesz? No, jesteśmy sobie tutaj na Take Dell. Kupiłem sobie ogólnie tańce za Robuxy. Tu jeszcze mam kilka, ale już nie będę kupował, bo kupiłem 4 przed odcinkiem. No, i mogę sobie tańczyć za Robuxy. O, tu kolejny Robux. O, elektroszafel. Aha, aha. Jak widzicie, antro wygląda... oj, szef się wkurzył. A, uciekamy! Uciekamy! Dobra, take DL. Take DL? Patrzcie, jak uciec? Jak uciec przed widzami? Hop, hop. Patrzcie. O, szybko tędy. I teraz tu. I się nie skapnęli. I teraz tu. Okej, zwiejemy. Zwiejemy im. Wierzę w siebie. Muszę ściszyć Robloxa. Dobra. O, szybko. Co to jest? Rodzina Antro? O nie, rodzina Antro! Request YouTuber? A! Co jest? Next Dante M. Weźmy to. Co ja w tym momencie kupiłem? A! Zdonatowałem ich! Czemu ich zdonatowałem? Przecież to antro, nie mogę donatować antro. Myślałem, że kupię tam bycie, że będę tam tańczył. No co jest? Ja chcę z nimi tańczyć. Ej, dobra, patrzcie, jak się wtopić w tłum, żeby widzowie mnie nie widzieli. O, dobra, to jest prawdziwa ucieczka przed widzami. No nie, i znaleźli mnie, myślałem, że mnie nie znajdą. Dobra, ogólnie to, jak widzicie, antro jest straszne, a widzowie są jeszcze straszniejsi, bo mnie gonią. O, patrzcie teraz na to. Tu. Ha! Yeah, udało się mi uciec przed nimi. No i tyle w sumie. Wejdziemy sobie teraz do portalu szybko. W tę stronę, nie w tę stronę. Dobra, zwiałem. Jak widzicie, wyglądam, no, przynajmniej przyzwoicie. Nie no, tak na serio wyglądam jak jakieś gówno. I tak naprawdę to antro to jest jedna z gorszych rzeczy, które mogą wprowadzić do Robloxa. Ale wiecie, no, zawsze można widzieć w tym jakieś plusy. To znaczy, będziemy mieli takie zgrabne rączki. No, dobra. Tak, przechodzimy sobie do kolejnej gierki o antro. Teraz już o tym nowym antro, bo to jest stare antro. Jeszcze tylko na sekundę. Ha, ale świetne. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej gierki. Jakie gierki. O, ale świetna gra. Znaczy, dobra, przechodzimy sobie Earthro Test Place, a my wchodzimy New Info. Earthro Antro Packages. Wbijamy. Raz, dwa. A więc jesteśmy tu jako prawdziwe antro. I w ogóle ten typek, co przed chwilą jego profil widzieliśmy na Robloxie, miał przed chwilą taki ubiór, więc ta gra chyba się aktualizuje na bieżąco. W ogóle tu takie światło są. Jak widzicie, Adam and Evie. Czy już znamy nazwy tych naszych antro? Evie. Czemu ona jest łysa? O co? Czemu? Czemu? O co? Dobra, nieważne. Chodźmy tutaj. Jezus. Co to w ogóle lata? Co to się z tą grą nie tak? O! A! Nie, moje... Dostaję oczopląsu za chwilę. Tam trampolina jest, nie wierzę w to. Trampolina. O. Jump. O! Świetna to. Nie, dobra, ja zaraz dostanę epilepsji i idę stąd. O, tak BTW to widziałem przez chwilę na tabeli, że był właściciel tej gry, ale... Widzicie, ta gra nie jest zbyt... znana, więc nie ma się czym tutaj fascynować, coś tam. De Ertro. O nie, to jest najgorsza miniaturka. Tylko to pewnie jest jakieś post i dobra, wbijamy tutaj. Kolejne gra o antro, o nie, to będzie złe, wbijmy tu. Dobra, a więc jesteśmy. Antro, nasz Bóg. Czemu tu jest taka epilepsja na tym? Dobra, chodźmy dołem, tak, weźmy tak, wiecie, tak weźmy w dół kamerkę, żeby nie było, że mi YouTube jakoś zdejmie filmik za to. A, biegniemy tam szybko, a moje oczy. O kurde.
Mój Bóg, Antro. Tak. Antro, spokojnie. Kurde, nie mogę tu wejść! Antro, czemu? O, dobra, jestem. Okej. Okay. Jest to coś dziwne i niesmaczne, jeśli chodzi o Robloxa i tak naprawdę te buty wyglądają jak skarpetki. Tak naprawdę... Co tu się odwala? Nie mogę tu... Dobra, idziemy na kolejną grę, bo naprawdę to, co się dzieje na tych grach Antro, to jest po prostu niezła maniana. Tak. Ogółem to wbiłem sobie na grę Antro Dragon Ball i zostałem oszukany, ale że wyglądam sam jak Antro, to pomyślałem, że sobie pogram jako Antro i napiszę moim widzom Siemka. Siemka, jestem baba Antro. Dobra. Jak widzicie, jest to dość dziwne, bo gramy sobie jako Antro w Dragon Balla i jestem bogiem, kto się pisał. Skills. Czy ja mam jakieś skillsy? Czy ja mam jakąś formę? Czy mam jakieś clothes shopy? O Jezus, czemu ja lecę? Wow, ja lecę i uwaga. Przywalę w niego. A! Dobra, odpadły mi ręce, ale to nieważne. Ja lecę dalej. Au, odbijam się. I teraz... I lecimy, nie śpimy. Lecimy. Oj, czemu ta gra nie ma sensu? Kolejna gra o Antro, która nie ma sensu. Dobra, szybkie podsumowanie, bo ten filmik robi się już nudny. Ale są z tego plusy, bo dowiedzieliśmy się o czym. Dobra, szybkie podsumowanie odcinka. Pierwszy news, znaczy punkt. Jako Antro nie powinno się ufać, ponieważ mogą zjeść mamę.